He lives! They will all try to stop me. You let this happen to me, and you think I would forgive? God of War, Ghost of Sparta. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w God of War Duch Sparty. Ja jestem Sarge. No i kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę. Gra się naprawdę zapowiada świetnie. Już teraz to widać, że jest to wyższy poziom niż God of War Chains of Olympus. Więc mam nadzieję, że się tutaj absolutnie nie zawiodę, bo mamy tutaj doskonale znaną rozgrywkę, która jest niezwykle wciągająca i nie nudzi się już od tylu przecież części tej serii. No i okej, jedziemy windą, ale oczywiście, żeby nie było za łatwo, to spotkaliśmy jeszcze przeciwników. Też jeszcze o tym nie wspomniałem w poprzednim odcinku, ale zapewne o tym wiecie, że na początku nasz wachlarz ciosów jest stosunkowo ubogi i z czasem będziemy się uczyć nie tylko jakichś ataków magicznych, ale też właśnie nowych kombosów. Ale z pewnością już sobie z tego zdajecie sprawę. Jeśli oglądaliście moje poprzednie serie z poprzednich części, to tutaj nic absolutnie się tutaj nie zmieniło, więc wszystko wygląda bardzo podobnie, jeśli chodzi o te podstawowe zasady rozgrywki. Okej, tutaj krew się leje z tych ciał, ale my lecimy dalej i oczywiście walczymy z kolejnymi wrogami, których tutaj absolutnie nie brakuje tradycyjnie. No i jesteśmy w mieście Atlantyda, proszę bardzo. Myślałem, że w późniejszym etapie rozgrywki tutaj się przedostaniemy, ale jednak już od razu na początku trafiliśmy tu. Okej, możemy też się ślizgiwać po pochyłych powierzchniach. Musimy tylko wcisnąć X w odpowiednim momencie, żeby skoczyć. Teraz. Bardzo ładnie. Okej, nawet nie potrzebuję zielonych orbów, mam energię na maksa. A tymczasem... Wow! Ach, jest i cyklop. Doskonale znany przeciwnik, występujący chyba w każdej części tej serii. No i cóż, ciosów cyklopa warto unikać. On jest powolny, ale jego ciosy też dużo potrafią energii zająć. Wow! Odjąć, znaczy się. Więc naprawdę trzeba uważać z reguły na niego. Oj, czemu mnie złapał, kurczę? Przecież uniknąłem tego. W jakiś sposób mnie przyciągnął do siebie. No ale mniejsza o to. Po prostu właśnie warto unikać jego ciosów i kiedy uderzy, to wtedy go atakować, bo zanim on się podniesie, to trochę czasu minie. A teraz już wykończenie? A nie, jeszcze nie. Najpierw musimy kilka razy wcisnąć kółko, kiedy taki symbol się pojawia nad jego łbem. I dopiero po iluś takich razach, dopiero wtedy będziemy mogli go wykończyć ostatecznie. Co już nie powinno potrwać zbyt długo chyba. A właśnie, może teraz? Sprawdźmy. Nie, jeszcze nie. Podejrzewam, że za trzecim razem będzie już takie ostateczne wykończenie. Więc przygotujmy się na to absolutnie. Na razie uderzamy go do skutku, aż w końcu odejmiemy mu wyznaczoną ilość energii. Oczywiście mówię to trochę w cudzysłowie, bo tutaj nie ma jakiejś energii nad jego głową. Ale tak jest, teraz to już będzie jego koniec. Ajajaj, pięknie. Tradycyjnie odrywamy cyklopowi oko. A tutaj proszę bardzo, znowu Scylla się pojawia. Czyli ten potwór, którego już spotkaliśmy w poprzednim odcinku. Trzeba go będzie w końcu pokonać, co? Patrzcie, jeszcze nie mogę się stąd ruszyć. A więc na razie walczymy jeszcze z tymi przeciwnikami. Coś tu się jeszcze będzie najwyraźniej działo, skoro nam się kraty jeszcze nie opuściły. Bo często w tej serii, jak wiecie, działa to tak, że blokuje nam się jakieś przejście. O właśnie, i odblokowuje się dopiero wtedy, kiedy możemy ruszyć dalej, kiedy eliminujemy wszystkich wrogów. Dobra, tak myślałem, że tutaj jest jeszcze jakaś skrzynia. I proszę bardzo, zabraliśmy sobie czerwone orby. Tam już zejścia na dół nie ma, ale my za to musimy wejść tutaj do środka tego budynku. Zobaczymy, co my tutaj znajdziemy ciekawego. Tam są skrzynie z czerwonymi orbami. Trzeba będzie pamiętać, żeby tam zajrzeć, o ile znajdę sposób, żeby tam w ogóle trafić. Zobaczmy tutaj. Muszę przytrzymać. Aha, dobra. W ten sposób otworzyło się przejście. I czyżbym mógł właśnie tam się przedostać teraz? Zerknijmy.
Muszę przejść w lewo. Tak jest, na pewno o to chodzi. W takim razie wynurzamy się. No i proszę bardzo, jesteśmy w naszym sekretnym pomieszczeniu. A więc zabieramy zawartość obu skrzyń. Ok. I znowu zanurzamy się pod wodę. Powinienem jeszcze polecieć, a raczej popłynąć w prawo, ale zanim tam pójdę, to jeszcze zerknę tutaj, czy czegoś nie ominąłem. A nie, jednak nie. No ale cóż, wolałem się upewnić. Tu pewnie muszę otworzyć dopiero te przejście, właśnie tam płynąc gdzieś w prawą stronę. Zaraz już to się przekonamy. Ok, a więc znowu się wynurzamy. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Zniszczmy tutaj te elementy otoczenia, żeby zdobyć jeszcze troszkę czerwonych orbów. Ok, tutaj z kolei też jest skrzynia. I to jest chyba to przejście, które było zablokowane, zdaje się. Tamtych zielonych orbów nie biorę, bo mam pełny pasek, więc nie potrzebuję. I znowu wychodzimy na powierzchnię, proszę bardzo. Po tej stronie nic nie ma, więc ruszajmy na prawo. A tu już od razu czekają przeciwnicy. Ok, trochę ich tu jest. Ach, rewelacja. Lubię też tutaj w tej serii naprawdę używać tych chwytów. Wprawdzie może nie jakoś często tego używam, ale jest to często bardzo widowiskowe, żeby w ten sposób się z wrogami też rozprawić. Szczególnie na początku, kiedy jeszcze nie mamy do dyspozycji tylu ciosów, jak pod koniec gry. No to musimy jeszcze trochę sobie poczekać. Okej. Ruszamy tędy w takim razie teraz. Wow! Sporo przebiegłem, kurczę, bo się zawaliło. Teraz sobie w takim razie zapiszemy. Z reguły będę się starał raczej zapisywać chyba na każdym zapisie. Chociaż jeszcze sobie zobaczymy. W sumie te zapisy nie trwają zbyt długo, tylko kilka sekund. Więc nie ma tragedii. Znowu nie będę brać zielonych orbów, bo nie potrzebuję. I wchodzimy na górę, proszę bardzo. Tam mamy w tle. W oddali wznosiła się świątynia Posejdonu. A właśnie. To pomnik wzniesiony przez Atlantydów na cześć ich patrona, Boga. A właśnie, a więc jesteśmy już przed świątynią Posejdona, kurczę. Nie myślałem, że tak szybko pójdzie, ale uspokoję was. God of War Duch Sparty jest dłuższą grą od God of War Chains of Olympus. Nie jest wprawdzie jakoś bardzo długa, ale jest na pewno dłuższa. Okej. Wow, patrzcie na to. Co jest grane? To jest chyba jakieś wspomnienie Kratosa. Zobaczymy, co to za wspomnienie. Czyżby tu był brat właśnie Kratosa? Chodźcie, zieleni Spartanie. Bitwa skończona. Kratosie, wprowadź Deimosa. Ha, oczywiście. Mieliśmy tutaj Kratosa i Deimosa, czyli dwóch braci jeszcze w młodym wieku, walczących ze sobą, a raczej trenujących ze sobą walkę. No to proszę bardzo, w tej części poznamy sporo faktów na temat przeszłości naszego bohatera. Tęskniłam za tobą, Kratosie. Czy to jakiś podstęp? Kolejny podstęp bogów? Nie, synu. To ja. Sprowadził mnie twój ojciec. Czekałam tak długo. Mój ojciec? Nie mamy wiele czasu, Kratosie. Twój brat ma niewiele czasu. Deimos? On żyje. Cierpi katusze. W głębi Królestwa Śmierci. On nie żyje. Powiedziałaś mi, że on... Wybacz mi. Musiałam cię okłamać. Musisz mnie wysłuchać. Świątynia Aresa, wsparcie. Jej tajemnica doprowadzi cię do brata. Droga
nie będzie łatwa. Lecz musisz mu pomóc. Musisz, Kratosie. Pomóż mu. To niemożliwe. Czemu? Czemu to zrobiłaś? Twój ojciec nakazał mi milczeć. Mój ojciec! Kto jest mym ojcem? Orzesz, kurde. O nie, no to było świetne po prostu. No i proszę bardzo, a więc dowiedzieliśmy się od własnej matki, albo przynajmniej tak się wydaje, że to była rzeczywiście matka Kratosa, no bo teraz widzimy, w co się zamieniła, w jakie stworzenie. W każdym razie dowiedzieliśmy się, a właściwie Kratos się dowiedział, że jego brat jednak żyje. Chociaż jego matka mówiła mu wcześniej, że właśnie jego brat zginął. Najwyraźniej go jednak okłamała, co kazał jej ojciec Kratosa. Kratos nie wie, kto jest ojcem, kto jest jego ojcem, ale my już wiemy po przejściu którejś tam z części serii, chyba po przejściu dwójki czy też trójki, że ojcem Kratosa jest Zeus. To by wyjaśniało, dlaczego właśnie Kratos doznał wizji, że tutaj jest matka jego i dlatego właśnie tutaj się teraz przeniósł do tej Atlantydy. To było właśnie jego celem, żeby udać się do Atlantydy, a raczej na Atlantydę i wejść do świątyni Posejdona, gdzie właśnie czekać miała na niego jego matka. I rzeczywiście tak było, przynajmniej w jakiejś tam formie jego matka tutaj istniała. A teraz cóż, musimy zabić to, co się zamieniło z jej matki właśnie. Ciekawa historia, naprawdę coś mi się wydaje, że fabuła w tej części będzie naprawdę dość istotna, jeśli chodzi o historię Kratosa. Jakby nie patrzeć, jest to kurczę ciekawa historia dotycząca jego brata. Już kurczę, dawno czegoś takiego w tej serii nie widziałem, bo w God of War Wstąpienie mieliśmy oczywiście prequela, ale ta historia nie była aż tak ciekawa z punktu widzenia jakichś tam historii dotyczących Kratosa. W God of War Chains of Olympus też nie było jakichś tam super interesujących rzeczy, które by były jakieś bardzo ważne. Z kolei God of War Duch Sparty, no to faktycznie tutaj mamy istotny kawałek życia Kratosa, no bo jednak informacje na temat jego brata nie pojawiały się zbyt często w poprzednich częściach. I jeśli już, to były to dosłownie malutkie wzmianki. Dlatego fajnie, że teraz się więcej dowiemy czegoś, mam przynajmniej taką nadzieję. Ale póki co ciągle atakujemy, bo... Ajajaj! Oj, bronimy się, bronimy, bronimy! Dobra. Okej, teraz mogę wykonywać lekkie i mocne ataki. Zróbmy to. Aj! Musiałem wcisnąć X. Jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz spróbujmy. Oj, kurczę, znowu źle. Myślałem, że X muszę wcisnąć, a teraz było inaczej. Musiałem wcisnąć kółko. Dobra, mam nadzieję, że teraz się uda. Okej. A więc do 3 razy sztuka, co? No i proszę bardzo. Załatwiliśmy stwora, chociaż chyba jeszcze nie do końca. Zobaczmy. Ostatnim tchnieniem pozbyła się swego ciężaru.
i wreszcie znalazła ukojenie, którego tak bardzo pragnęła. Lecz szału Kratosa nic nie mogło powstrzymać. Los ponownie pchnął go ku krawędzi szaleństwa. Dokładnie. Kratos ma ciągle coś do roboty, prawda? Co my tu mamy? Bransoleta Kalisto, pamiątka po matce Deimosa i Kratosa. Przejdź grę, żeby używać tego przedmiotu. A więc jest to znowu przedmiot, którego możemy sobie użyć przy ponownym przejściu gry. No i przypominam, że te przedmioty to pełnią trochę rolę takich kodów, dlatego że na przykład jeden przedmiot da nam nieśmiertelność, inny nieskończoność magii, inny z kolei jeszcze coś innego, więc raczej są to średnio jakieś użyteczne rzeczy, przynajmniej dla mnie, bo ja z kodów nie korzystam w grach, więc i takie atrakcje nie są dla mnie zbyt istotne, nawet jeśli je odblokowuję samotnie, samemu znaczy się. Ale fajnie, że coś takiego jest, bo zawsze można sobie później ukończyć grę po raz drugi właśnie z takimi przedmiotami. A tymczasem mamy oko Atlantydy, starożytny relikt Posejdona, ujarzmiający moc Atlantydy. Czyżby to był pierwszy czar? Tak jest. Niebieski pasek odblokowany. Naciśnij prawo, żeby uruchomić oko cyklonu. Migający pasek oznacza niewyczerpaną magię. Zobaczmy. Aha, coś takiego, dobra. Tyle tylko, że nie do końca mi to odpowiada, że muszę, kurczę, wcisnąć prawo, żeby tego użyć. A przez to muszę na chwilę puścić lewą gałkę i nie mogę się ruszać wtedy Kratosem. Troszkę to jest słabo rozmieszczone, ale domyślam się, że to przez to, że tak było na PSP. Bo tam jakby nie było, liczba tych przycisków jest mniejsza niż na padzie. Niemniej jednak oczekiwałbym tutaj po twórcach, a raczej po twórcach tej konwersji na PS3, że powinni chociaż taką rzecz dodać do tej reedycji HD. Powinniśmy otrzymać coś takiego, że możemy sobie ustawić magię pod na przykład L2. Bo tutaj przyciski L2 i R2 są kompletnie nieużywane. Masz wystarczającą ilość kul, żeby wzmocnić ostrza Ateny. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Kiedy zdobędziemy odpowiednią ilość czerwonych orbów, to możemy sobie wzmocnić bronię lub też magię. Tutaj na przykład teraz sobie ulepszę ostrza Ateny, czyli moją tradycyjną broń. Potrzebuję do tego 2950 czerwonych orbów, a ja mam już trochę ponad to, więc wzmocnijmy sobie to na drugi poziom doświadczenia. I dzięki temu mam teraz zwiększone obrażenia, a także nowe ciosy. Jest to zemsta Ateny lub cyklon chaosu. Cyklon chaosu zaraz wam pokażę. L1 plus kółko to jest taki obszarowy cios. O właśnie, coś takiego. Doskonale jest on znany z poprzednich części też. A to jest z kolei ten drugi cios. Albo coś takiego. No nie, to akurat było. No ale w każdym razie najbardziej użyteczne jest to. Bo naprawdę się to przydaje na większe grupki wrogów. No i dobra, co dalej? Co dalej mam zrobić? Jeszcze? A nie, dobra. Kraty się opuściły. W takim razie możemy ruszać dalej. Pytanie tylko, którędy? Czy mogę po obu stronach przejść? Chyba nie do końca. Tutaj zdaje się, że mam tylko sekret. No i bardzo dobrze, bo chciałem właśnie przejść najpierw tam, gdzie jest sekret. I tutaj mamy nawet dwie takie skrzynie, gdzie znajdziemy coś ciekawego. Najpierw jest oko Gorgony. A tutaj pewnie będzie piórko Feniksa. Zobaczmy. Tak jest. A więc jeśli zdobędę 5 piór Feniksa, to wtedy zwiększę swoją całkowitą magię. Czyli mój niebieski pasek się powiększy po prostu. Jego maksymalny poziom. I tym samym będę mógł więcej magii używać. Bez jej regeneracji. To samo jeśli zwiększę sobie zielony pasek, to wtedy będę bardziej odporny, bo więcej ciosów będę w stanie wytrzymać. Więc niewątpliwie warto te sekrety zbierać. Dobra, tymczasem ruszajmy dalej. No i będziemy się w takim razie kierować w kierunku Sparty, żeby udać się do świątyni Aresa, o której mówiła matka Kratosa. O kurczę.
No i proszę, to nie koniec. Ja tutaj najwyraźniej kieruję i muszę uważać, żeby nie uderzyć w coś chyba. Okej, a więc lecimy. No i dobra, kontynuujemy walkę. Dobra. Tradycyjnie, znowu jeszcze nie wykończyłem tutaj Stilly. Będę jeszcze z nią dłużej walczył. Ale na razie to będzie na tyle, jeśli chodzi o nią. No i proszę bardzo, przedostaliśmy się do zupełnie nowej lokacji. Lanaeus. Okej, przejdziemy tam zaraz do niego. Zabierzmy sobie tylko jeszcze zawartość tej skrzyni. Kolejne piórko Feniksa, bardzo fajnie. Już mam dwa. Jeszcze trzy i sobie zwiększę maksymalny poziom magii. Tutaj z kolei zielony i niebieski pasek mogę zregenerować, ale szczerze mówiąc nie potrzebuję tego za bardzo. Zapiszmy sobie jeszcze grę. I zaraz podejdziemy do tamtych ludzi. Zobaczymy, co też z nimi zrobimy. Pewnie ich zaraz wyeliminujemy, jak znam Kratosa. Ale jeszcze się przekonamy za chwilkę. W lewo nie mogę iść, z tego co widzę. W takim razie spinam się teraz to wyżej. Chociaż czekajcie. Tutaj nie mogę czasem w lewo przeskoczyć? Nie, nie za bardzo. Dobra, w takim razie idziemy tutaj. I chyba do nich jeszcze nie przejdziemy. Na razie muszę tutaj iść. Dobra, teraz muszę zniszczyć te elementy otoczenia. I przemieszczamy się jak najszybciej do przodu. A pewnie z czasem jeszcze tam do nich wrócę i ich wyeliminuję. Tyle, że na razie nie ma takiej możliwości najwyraźniej. Okej, tutaj po suficie też nam przeszkadzają przeciwnicy. Musimy ich tutaj wykończyć. Mamy oczywiście zarówno lekkie, jak i mocne ataki. Ale tutaj te lekkie się najlepiej spisują, szczerze mówiąc. Przynajmniej według mnie. Bo są takie... te ataki obszarowe i dzięki temu naprawdę większą grupkę wrogów możemy naraz uderzać. Wprawdzie musimy więcej razy uderzyć, ale to nic. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy skrzynię z czerwonymi orbami. Sobie zaraz tutaj wylądujemy. L1. Dobra, zabierzmy w takim razie te czerwone orby. I lecimy tam, co? Musimy się rozhuśtać. No, nawet nie muszę aż tak bardzo się rozhuśtować, bo... wow! Okej, mały głos, abym kurczę spadł w końcu. Ale na szczęście nie było tak źle. Dobra. Ależ się gorąco zrobiło, prawda? Aż, kurczę, zupełnie inny klimat się czuje w tych lokacji. Na początku podróżowaliśmy po lokacjach, gdzie padał deszcz z reguły. A teraz, proszę bardzo. Kaldera. Ale tego się można spodziewać, że w tej grze będą naprawdę różnorodne lokacje. Bo już przyzwyczailiśmy się do tego w poprzednich częściach serii. No i cóż, te harpie warto eliminować tymi ciosami obszarowymi. No być może to nie są harpie, nawet też nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Ale mniejsza o to. Unikamy tych ich takich rzutów prosto na nas. No właśnie, na przykład teraz mi się nie udało. Ale kiedy są obok siebie, to warto właśnie użyć tego obszarowego ataku. Można też ich wykończyć tym rzutem. Wciskając kółko po prostu, miażdżymy ich na drobne kawałeczki, co automatycznie się ich pozbywa po prostu, bez większych ceregieli. Tego nie zniszczę, więc ruszajmy dalej. Strasznie tutaj się gorąco zrobiło, kurczę. Okej, tutaj widzę, że tą ścianę będę mógł chyba zniszczyć, co? Zobaczmy, jeszcze... a nie, muszę wcisnąć kółko chyba. Droga jest zablokowana. Muszę zapewne coś tutaj zdobyć, żeby to odblokować. Tak podejrzewam przynajmniej. Dobra, tutaj zabierzemy sobie zielone orby. No i widzę, że jest kolejny zapis, dlatego może z niego skorzystamy teraz. I zaraz ruszymy jeszcze do przodu, dalej. Dość często zapisy są, zauważyłem. Może to teraz tylko na początku gry. Chociaż nie zdziwiłbym się, jakby były właściwie tak częste, bo jednak jest to gra projektowana z myślą o konsoli przenośnej, więc nie dziwię się, że twórcy tutaj chcieli, aby te zapisy były często. Dobra, tutaj widzę posągi, coś czuję, że one ożywią za chwilę. Wy tam, nie zbliżajcie się do tego! Stary, ale ty mi nie rozkazujesz. Tak! Sprowadzisz na nas gniew góry! Nie pozwolę ci zniszczyć mego dzieła! Okej, czekajcie, najpierw zobaczę jeszcze to. Potrzebujesz mechanizmu, żeby otworzyć drzwi.
Czyli najwyraźniej musimy zniszczyć te posągi pewnie. Przestań! Albo to. Czekajcie, spróbuję to zniszczyć jeszcze. Nie wiem, czy to da radę teraz. Chyba jeszcze nie. Dobra, najwyraźniej jeszcze nie mogę, ale podejrzewam, że z czasem jeszcze to zniszczę. Póki co idziemy tutaj, chociaż jeszcze zobaczę, czy czegoś nie ominąłem. Nie, raczej nie. Dobra, wchodzimy w takim razie coraz to wyżej. Wow, co my tu mamy? To jest kolejny tytan chyba. Tera, proszę bardzo. O kurczę, tego się nie spodziewałem. Od dawna czekaliśmy, aż zjawi się wybraniec, który nas wyzwoli. Gaja przewidziała nasze wybawienie, duchu Sparty. Nie przybyłem tu wyzwalać twej rasy. Nie bądź naiwny, Kratosie. Droga przywiodła cię do mnie. Potrzebujesz mnie. Niczego od ciebie nie chcę, Tero. Jeśli mnie nie uwolnisz, wtedy podzielisz mój los. Zcześniesz tu wraz ze mną. Wyzwól mnie, a cała moja moc będzie twoja. Bez tego oboje zostaniemy więźniami naszych cierpień. Nie uda ci się uciec z tego więzienia bez mojej pomocy. To zobaczymy, co Kratos planuje. Czy rzeczywiście ją uwolni, czy też zrobi coś kompletnie innego. Oj, chyba nie zamierza jej uwalniać, co? Zobaczmy. Ach. Okej, a więc zdobyliśmy nową moc. Zguba Tery. Moc Tery może obdarzyć ostrza Ateny ogniem. Proszę bardzo, jest czerwony pasek. Ajajaj. I co w związku z tym? Mamy wracać się, czy jeszcze tutaj poczekać? Bo muszę się wrócić. Dobra. Okej, spadamy w takim razie, bo teraz się wkurzyła trochę. Ajajaj, muszę naprawdę się pospieszyć, bo zaraz tutaj wszystko się zawali. No i tak jak myślałem, oba posągi zostaną ożywione, na razie tylko jeden wprawdzie, ale pewnie drugi też. No i tak, zguba Tery, przytrzymaj R1, żeby zapalić ostrza. Wskaźnik ognia będzie powoli znikał i odnowi się, gdy broń nie będzie używana. A więc ten wskaźnik ognia to jest czerwony pasek i to jest nowość w tej serii. Czegoś takiego jeszcze nie było, że mogliśmy zapalić ostrza. Czyli mogę atakować, przytrzymując właśnie R1 i wtedy ostrza są zapalające i mogę wtedy eliminować właśnie takich przeciwników. Zbroja jest odporna na niektóre, na zwykłe ataki, tylko ogień zguby Tery może zniszczyć zbroję. No właśnie. A więc kiedy mam do czynienia z wrogami ze zbroją, to wtedy muszę używać właśnie zguby Tery, żeby ich wyeliminować. Na szczęście czerwony pasek się regeneruje automatycznie, jak widzicie, w lewym górnym rogu. Trzeba tylko trochę poczekać, aż właśnie trochę się zregeneruje. A więc trochę uderzamy takiego przeciwnika, a następnie odczekujemy chwilkę i możemy po raz kolejny uderzać. Dobra. Na razie muszę tylko w ten sposób go eliminować, bo inaczej nie mogę. Nic mu nie zrobię zwykłymi atakami, ale już z ogniem jak najbardziej mogę mu zadać obrażenia. Dobra. Muszę znowu poczekać chwilę na odrodzenie niebieskiego, znaczy czerwonego paska. I teraz znowu. Okej, odejdźmy kawałek. Troszkę ta walka widzę, że musi potrwać, zanim go w końcu załatwimy. No i uderzamy dalej. Bardzo ładnie. I teraz już go wykończymy najwyraźniej. Zabieramy ten mechanizm, bo on nam się przyda. Ach, pięknie. O, dokładnie. Mechanizm automatona. Mechanizm to broń automatyczna, znaczy nie, automatona, służąca także jako klucz. No właśnie. Użyjemy tego mechanizmu teraz tutaj. Najwyraźniej ten drugi posąg jednak się nie odrodzi, przynajmniej na razie się nie odrodzi. Zobaczymy z czasem, czy ewentualnie będzie miał ochotę nas atakować. A póki co, dzięki temu otworzyliśmy sobie kolejne przejście. Proszę bardzo. No i bardzo dobrze.
Tutaj z kolei mamy jeszcze jedną skrzynię. Oko Gorgony, jeszcze tylko jedno i sobie będę mógł zwiększyć maksymalne zdrowie. Tutaj jest księga. Śruba Archimedesa została stworzona, żeby przesyłać wodę z niżej położonych terenów należące wyżej. Atlantydzi ulepszyli tę technologię, wytwarzając śruby z rzadkiego, praktycznie niezniszczalnego minerału, mogącego wytrzymać wysokie temperatury. Umieścili te śruby na najważniejszych miejscach wewnątrz wulkanu, żeby ukierunkować wytwarzane w nim ciśnienie, w nadziei zapobiegnięcia erupcji, która mogłaby zniszczyć Atlantydę i pogrzebać ich wspaniałą cywilizację. Dość długi tekst, który jednak nam powiedział parę ciekawych rzeczy, trzeba przyznać. Czyli to pewnie zniszczę w ten sposób, tak jest. Używając tego ognia. Okej, nie stanie się nic dobrego, jeśli tak będę robił. Sądząc po tym, co przeczytałem w tej księdze, no ale najwyraźniej musimy to zrobić. Kratos oczywiście nie zamierza tutaj jakoś się martwić o te poszczególne elementy. Dobra, tutaj chyba nic nie będzie, co? Więc zdaje się, że musimy wchodzić tutaj. Dobra, zobaczymy, co tym razem przyjdzie nam zrobić. Czy ja się tutaj nie wracam? Chyba się wracam, tak jest. Proszę bardzo. Teraz dopiero będę mógł, dzięki zgubie Tery, otworzyć sobie to przejście. Trzymaj kółko i naciśnij R1, gdy pojawi się polecenie, żeby zniszczyć pęknięty mur. Zróbmy to w takim razie. Okej, na razie trzymamy kółko i R1. Oj, chyba w tym momencie to zrobiłem. Jeszcze raz spróbuję. O, właśnie. Tym razem się udało. Zielonych orłów nie potrzebuję, ale czerwone jak najbardziej, więc zabierzmy sobie je. I wchodzimy jeszcze wyżej. A więc już mamy powoli coraz bardziej urozmaiconą rozgrywkę, trzeba przyznać. I to się jak najbardziej oczywiście chwali. Teraz zjeżdżamy na dół. Skaczemy. Dobra, udało się. I od razu na starcie przeciwnicy. Na razie wprawdzie jeden, ale pewnie jeszcze będzie ich więcej. Mogę się tylko domyślać. Może sobie użyję zguby Tery, co? Bo zawsze to pewnie większe obrażenia będzie zdawać. Wprawdzie on nie ma właśnie zbroi, a ta zguba Tery jest przede wszystkim do tego, żeby zlikwidować jakąś zbroję, ale myślę, że na tradycyjnych wrogów też się to bardzo dobrze spisze, jak najbardziej. Dobra, i teraz go tylko wykończyć. Wciskamy kółko. Dobra, jeden padł, ale już oczywiście się drugi odrodził, żeby nie było za łatwo. Przygotujmy się tutaj na niego. Też będziemy się starać używać zguby Tery. Okej. To rzeczywiście chyba musi zdawać większe obrażenia, bo tego pierwszego naprawdę szybko wyeliminowałem. Zdecydowanie szybciej niż pierwszego Minotaura, z którym walczyłem wcześniej. Okej. Czyli kolejny też wyeliminowany i teraz jeszcze harpie. Przynajmniej na razie jedną widzę. Okej, kolejność się odrodziła. Musimy na razie uniknąć jej rzutu, no właśnie. I udało się, bardzo ładnie. Dobra, teraz tutaj zabierzemy orby. Tutaj niby są białe. Co to mi tak naprawdę dało? Chyba na razie nic, powiem wam szczerze. Ale prawdopodobnie te orby będą odpowiedzialne za jakiś tam szał, który będzie mi zwiększał moc moich ciosów. Tak podejrzewam, bo tak było w poprzednich częściach. Zobaczymy. Na razie te białe orby są jeszcze bezużyteczne, ale z czasem na pewno się przydadzą jeszcze. A tymczasem tutaj spowodowaliśmy, że woda wypłynęła i dzięki temu będziemy mogli się tutaj przedostać najwyraźniej. Proszę bardzo. A więc teoretycznie droga była nie do przejścia, a tymczasem jak Kratos trochę pogłówkował, to bez problemu znalazł sposób na to, żeby się przedostać dalej. No i bardzo dobrze. Spróbujemy w takim razie teraz załatwić te pająkopodobne stwory, z czym nie powinno być większych raczej problemów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, jeszcze ten. No i dobra. Tutaj gdzieś wypłyniemy na jakąś powierzchnię znowu. Zobaczymy, gdzie to nas właściwie zaprowadzi. Wow! Co jest grane tam z tyłu? Aha, dobra. Tutaj muszę się wspiąć na górę w takim razie. Oj, kurczę, w ostatniej chwili dosłownie. Jeszcze moment bym poczekał i bym się tam automatycznie spalił. Co na pewno by nie było niczym przeze mnie pożądane. No i dobra, mam róg Minotaura. Jeśli zdobędę 5, to zwiększę maksymalny wskaźnik ognia,
czyli tego czerwonego paska z kolei. A więc mamy trzy różne przedmioty, czy tam artefakty, i każdy z nich odpowiada za zwiększenie innego paska, po prostu paska, chciałem powiedzieć paska zdrowia, ale przecież te paski są różne. Tak więc zielonego, niebieskiego i czerwonego. Ale dobrze, dziękuję Wam tymczasem za uwagę. Dalszą część tej fabuły będziemy sobie poznawać w kolejnym odcinku. Jeśli ten Wam się podobał, to nie zapomnijcie go ocenić i zostawić jakiegoś komentarza. A tymczasem do usłyszenia.